Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z Zagrajmy w Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas albo Crash Bandicoot 4 It's About Time. Poprzednim razem w poprzedniej sesji, uwaga, uwaga, moi drodzy, przeszliśmy Słone Wybrzeże i ogólnie cały wymiar Słonego Wybrzeża, robiąc wszystkie poziomy, co prawda może nie wszystkie na 100%. Oraz zrobiliśmy sobie nasz oficjalnie pierwszy wymiar, czyli Pustkowia Grozy. No i też mieliśmy wymiar intro, od którego zaczęła się cała przygoda, gdzie zdobyliśmy naszą pierwszą maskę kwantową z czterech o imieniu Lani Loli. Maskę, która jest w stanie manipulować skrzynkami i innymi tego typu przedmiotami. Czyli po prostu jak są jakieś niewidzialne skrzynki, to jak wciśniecie R2, to po prostu ta niewidzialna skrzynka stanie się widoczna i skrzynka obok tej skrzynki może stać się niewidoczna. Tak jakby będzie to oddziaływało na zmianę. To chciałem powiedzieć. Dzisiaj zaczynamy Kaskady Spokoju 1402, ale zanim zaczniemy, pewnie się zapytacie, dlaczego mam tyle żyć. Otóż tyle żyć mam z tego względu, zrobiłem sobie troszeczkę powrót do poprzednich poziomów i przede wszystkim Słone Wybrzeże Tauny udało mi się zrobić na 100%, ponieważ nadrobiłem tą jedną skrzynkę oraz zdobyłem klejnot za maksymalnie 3 śmierci. No i tutaj w zasadzie zrobiłem maksymalnie 3 śmierci w Jetboardzie. Wszyscy wiemy, co to był za poziom. To był poziom, gdzie walczyliśmy z naszym minibossem Luisem. I dzisiaj przechodzimy w końcu do Kaskady Spokoju 1402. Robiąc poziom kręcią. Ten w ogóle świat, a raczej ten wymiar bardzo mi przypomina Toad Village, tylko takie bardziej zremasterowane Toad Village. No cóż, zapraszam do oglądania. Lecimy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Te loading screeny są po prostu przepiękne moim zdaniem. Naprawdę są mega iście piękne, tak bardzo piękne, że normalnie brakuje mi innych słów, żeby określić, jak one bardzo ładne są. Swoją drogą, po czym poznać, że tę grę robiło Toys for Bob? Chociażby po tym, że będzie taki miniaturowy Crash biegał o kolorze pomarańczowym. Tak jak na przykład w Spyro Reignited Trilogy był taki malutki Spyro biegający, to tutaj mamy Crasha w prawym dolnym rogu biegającego. No, i mam też jakąś tam garstkę ciekawostek przygotowanych, lecz zanim powiem o tych ciekawostkach, to obejrzmy sobie to. So where's the next mask? Not here. If these chuckle nuts weren't punching holes in reality, we could open our own rifts. For now, we're stuck taking the long route. But I sense another rift around here somewhere. Friends, I have a fun little game for you to play. I've got a reward for the clever bandicoots who can reach my testing grounds. But you'll have to defeat my deadly, diabolical creations along the way. Ta, spotkaliśmy na naszej drodze Embryo, który jest bossem tutejszego świata, tutejszego wymiaru. Ale dobra, w ogóle przejdźmy może do samych mask kwantowych, bo to jest coś, co chyba nie powiedziałem w poprzedniej sesji. Mogę się oczywiście mylić, aczkolwiek jeżeli mówiłem, to teraz przypomnę. Jeżeli nie mówiłem, to teraz wspomnę o tym. Krążyły plotki i pewne przypuszczenia, że są to nawiązania do tych elementali z The Wrath of Cortex. Powiem wam szczerze, że nie do końca się zgodzę z tym, dlatego że elementale z The Wrath of Cortex były przede wszystkim bardziej złymi maskami niż tymi dobrymi, bo były one odpowiedzialne za żywioły. Ogólnie też co warto wspomnieć jest to, że te maski faktycznie są dobre, ponieważ one trochę chronią tego świata i przede wszystkim chcą unicestwić złe poczwary, które przebudziły te maski albo po prostu spowodowały, że te maski się przebudziły same, czyli między innymi tutaj wszystkie czarne charaktery z gry. I warto też wspomnieć, że elementale z The Wrath of Cortex były odpowiedzialne za żywioły, czyli po prostu jak tam Aku wspomniał w cutscence pierwszej z The Wrath of Cortex, to były maski, które powodowały kataklizmy. Te maski z kolei chronią świat, więc porównywanie tych masek kwantowych do elementali jest dla mnie mega słabe, szczerze. Znaczy ja się nie zgadzam z tą opinią.
Dobra, Akano. Co Akano powoduje? Kiedy wciśniemy R2 lub trójkąt, będziemy mieli kwantowy obrót. Na czym on polega? Na tym. To jest właśnie kwantowy obrót, który powoduje, że mamy możliwość jeszcze double jumpowania. I kwantowy obrót możemy sobie wyłączać i włączać, kiedy chcemy. Tak więc nie ma z tym żadnego problemu. A teraz skupmy się na soundtracku, który tutaj leci, bo jest on po prostu epicki. Ja się zamykam teraz. Jakbyście się mnie pytali, to od razu wam tutaj napomknę, że nie wiem dlaczego Enbrio stał się znowu złą postacią, bo generalnie jak pamiętamy z Crasha dwójeczki, to on był bardziej po naszej stronie, bo chciał razem z nami unicestwić doktora Neocortex. Nie jest to niestety wytłumaczone, aczkolwiek ja mam pewne przypuszczenia, dlaczego on stał się znowu zły. Mamy kolejną Kaśkę. Mhm. Mamy kolejną taśmę z retrospekcją. Oczywiście te mikstury możemy również niszczyć spin atakiem, co też zademonstrowałem na moim livestreamie z tej otóż gierki. Gdzie dostawałem opiernicz od wszystkich, że po co niszczysz, to jest kwestia fabuły. Tak, zgadzam się stuprocentowo, to jest sekwencja fabularna, którą powinno się zostawić. Aczkolwiek livestream to jest na razie coś takiego, gdzie ja chciałem po prostu sobie tak ozagrać, żeby więcej researchu i więcej ciekawostek powiedzieć na let's playu. Myślę, że to jest bardziej logiczne, skoro mam robić jeszcze let's play z tej gierki. No tutaj niestety troszeczkę przedobrzyłem, bo straciłem maskę. Ale mamy 99 żyć, więc już od drugiej sesji mamy maksymalną ilość. Ale też w bardzo gówniany sposób straciłem te życie, więc tutaj nie będę jakby owijał w bawełnę, bo w bardzo gówniany sposób straciłem tamto życie. Jestem tylko ciekaw, czy uda mi się jakby zdobyć wszystkie klejnoty. Wiecie, chodzi mi bardziej jakby o to, że wszystkie pod tym względem, że żucha. No, że po prostu zdobędę ten za trzy tam śmierci i tak dalej. W ogóle ciekaw jestem, jak odblokować tamte skrzynki. Chyba jak już to będzie w sekwencji towny będzie można zrobić. Czyli chyba tutaj 100% nie zrobimy. Szkoda. That's what I've always liked about you. So dedicated to science. Not like the natives here, unwilling to cooperate with even the simplest deadly test. Tam Enbrio teraz gadał, że jest podniecony tym, że my jakby chcieliśmy się uczyć jakby nowych technik i tak dalej. No generalnie takie pierdzielenie typowego naukowca, który, że tak powiem, jest trochę pierdzielnięty psychicznie. A myślę, że po Enbrio można się takich rzeczy bardzo mocno spodziewać. W ogóle ile skrzynek mamy? 137 na 212. To jesteśmy blisko zaraz końca poziomu, skoro mamy tyle skrzynek już. Dobra, runda bonusowa. To jest runda, z którą ja miałem malutkie problemy. Aczkolwiek chyba teraz tego unikniemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Nie jestem, że tak powiem, alfą i omegą w tym wypadku. W sumie byłbym głupcem, gdybym tak twierdził, że jestem alfą i omegą. Ale odnoszę takie dziwne wrażenie, że teraz ta runda bonusowa jest trochę łatwiejsza niż na początku, jak grałem. Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się troszeczkę wydaje. Żadnych skrzynek nie pominąłem?
Nie, tam tylko jedna została, tam u góry. To chyba nawet doskoczymy tam. A może i nie doskoczymy? Może być z tym mały problem. No, może być z tym mały problem. Dobra, czyli jednak nie zrobimy tutaj 100%. W sumie to można było przewidzieć chociażby po tym, że tam nie mogliśmy zdobyć tych 6 skrzynek, więc nie rozumiem wtedy, po co ja chcę tutaj wchodzić do tej rundy bonusowej, więc pozwólcie, że sobie jednak daruję to i skupię się bardziej na konkretach. Chociaż z drugiej strony, gdybym wrócił, to bym miał teraz ten Wampa Fruit. Dobra, wrócimy chociażby po te Wampa Fruit. Będę starał się teraz nie zginąć, bo mam tylko jedną. Albo dobra, już trudno się mówi. Będzie co będzie, najwyżej zdobędziemy ten drugi klejnot w momencie, kiedy kiedy będę tu wracał. Co ja mam tak ostatnio, że mi po prostu tych słów brakuje? Nie wiem, ja mam ostatnio taki jakiś dziwny okres, że mi ciągle słów brakuje. Dobra. W ogóle jest coś, co, o czym muszę wspomnieć jako taką kolejną ciekawostkę, chociaż to jest taka bardzo, bym powiedział, oczywistość niż czy coś, co naprawdę byłoby na mianę takiej super ultra ciekawostki. Ale dobra, niech będzie, opowiem o tym. Generalnie, nie wiem czy wiecie, ale każda z postaci ma swoją ikonkę zdrowia, życia, whatever. Czyli po prostu jak gramy Tauną, to wyświetla się główka Tauny. Jak gramy Koko, wyświetla się główka Koko. To coś na ten, na domiar Darafów Cortex, które tak, coś takiego jako pierwsze wprowadziło. I co jest ważne, to to, że kiedy mamy skin, tak jak na przykład teraz ja mam skin, to ikonka postaci też ma skin przy życiu. To jest coś takiego jak w Crashu Team Racing, kiedy mieliśmy skiny, to od razu te zdjęcia zmieniały się na te ze skinami. Więc to jest taka ciekawostka. Myślę, że dosyć ciekawa. No, trochę skrzynek nam tutaj umknęło. No, ale mamy praktycznie 4 na 6 klejnotów. No, zabrakło mi tego za 80% wampasów, więc miałbym już 5 na 6. No, ale no, trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego. Kontynuujmy dalej. Dobra, zatem jesteśmy z powrotem i teraz tam pojawił się Embryo, a my sobie polecimy na poziom retrospekcyjny, ponieważ mamy kolejny odblokowany, jest to już poziom numer 5. Taśmy z retrospekcjami, sprawdzian wytrzymałości, stroju. Jestem ciekaw, co to będzie za sprawdzian. Myślę, że od razu go zrobimy sobie nawet na 100%. Fajne w ogóle jest to, że w tych taśmach retrospekcji leci tam klasyczny soundtrack z klasycznych crashy. To jest mega fajne. Bardzo na plus i szczerze powiedziawszy, szapoba dla twórców. Ready. 73 skrzynki tylko mamy i to jest teraz tak. Taśma jest z 15 marca 1996. Skąd wiem, że to jest 15 marca? Dlatego, że w czasie angielskim inaczej się daty pisze. Jak mamy przykładowo u nas w Polsce dzień, miesiąc i rok, to tam mamy na odwrót, że mamy najpierw miesiąc, potem dzień i rok. Dlatego to trochę wyglądało tak, jakby był 15 miesiąc, a nie ten. A nie wiecie jaki. No wiecie, o co mi chodzi, innymi słowy chyba. Dobra. Jak to zrobić? W sumie tak. Tak mogłem to zrobić. Okej, tak sprawa wygląda. Teraz lecimy do góry. Okej. To było dosyć proste w sumie do uniknięcia. Teraz trzeba będzie tutaj fajnie zsynchronizować to. Tutaj sobie leci do góry skrzynka, czyli muszę zrobić tak. O, dokładnie. Widzicie?
Prosta synchronizacja, nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Tam mamy w tle w ogóle zdjęcie Cruncha, co jest takie wow. Kolejny easter egg do tego, do kolejnej postaci, która nie została użyta w tej gierce. Szkoda mi trochę Cruncha mimo co. Ogólnie jeszcze taka kolejna ciekawostka, o której powinienem wspomnieć, to to, że ponoć jeden z twórców, dokładnie to chyba właśnie z Toys for Bob, albo to było z Activision, miał wywiad z Canadian Guy'em i okazuje się, że tak jakby gierka ma pewne easter eggi i nawiązania właśnie do poprzednich części. Co od razu skutkuje tym, że nie skreśla jakby tamte gry, że kiedykolwiek się one wydarzyły, czyli te takie Crash'e, Twinsanity, The Wrath of Cortex i tak dalej. Ale nie oznacza też, że te gry są teraz jakoś super kanoniczne, bo po raz kolejny potwierdzę to i przypomnę, że to jest stary kanon. Co za tym idzie, przez to, że to jest stary kanon, no to jakby te gry przynajmniej według mnie nie są za bardzo brane pod uwagę, przeze mnie przynajmniej. Szkoda mi takiego trochę Twinsanity, ale z drugiej strony, no co ja mogę na to poradzić? No gierka no nie jest kanoniczna, więc to jest stare uniwersum, więc jedyne o co ja mogę prosić, to starajmy się nie mieszać starego uniwersum z nowym uniwersum. Myślę, że tak będzie najlepiej. I kolejny, że tak powiem, sprawdzian mamy zdany. Zdobyliśmy po raz kolejny platynową albo srebrną statueczkę z literą N. Mamy wszystkie rozbite skrzynki, więc myślę, że możemy kontynuować sobie teraz dalej z poziomami. No zobaczymy, co tam nam jeszcze ciekawego gra pokaże. Przepraszam, to był Paul Jan, czyli szef Toys for Bob, który tam miał wywiad z Canadian Guy'em. No teraz sobie przypomniałem, bo sobie luknąłem w moje notatki, bo przy okazji chciałem sobie zrobić taki krótki research, żeby przy okazji mieć jakby podstawę do gadania, nie? Żeby nie było, że wprowadzę kogoś w błąd. No i po prostu jakby niektóre ciekawostki takie związane ze starą chronologią, ze starym jakby uniwersum, to będą tak zwane takie easter eggi w nowym Crashu, czyli w tym oto Crashu 4. Wiecie, o co chodzi. No, dobra. Teraz lecimy sobie dalej, kolejny poziom, na spokojnie. Tak więc już pomidor, na spokojnie kontynuuj komentowanie. Rozegraj poziom, ukończ poziom, żeby odblokować próby czasowe. Czyli między innymi kolejną taśmę musimy retrospekcyjną znaleźć. Zobaczymy, czy mi się uda. Wiem, że to jest jeden z trudniejszych poziomów, tak więc ja się nastawiam na to, że może mi się nie udać, aczkolwiek trzymam kciuki za samego siebie, żeby mi się udało. Co warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o kolejną ciekawostkę, jest to, że w gierce pojawiają się cutscenki przed poziomami i w trakcie poziomów. To jest coś, co pojawiło się na początku w Crashu Twinsanity i w żadnej innej gierce poza Twinsanity, więc znaczy potem pojawiło się to oczywiście w Crashach późniejszych, ale chodzi, wiecie, o sam fakt, że przed Twinsanity czegoś takiego nie było. Just like the old days, working together against those who keep us down and humiliate us by forcing us to pick out our own birthday card and sign them from him. Could at least pay half. No, ja tutaj sobie trochę przeczekałem, aż Elbrio se pogada, bo też sam byłem ciekaw, co on ma nam do powiedzenia. Kolejną z ważnych informacji i ciekawostek jest to, że twórcy potwierdzili, że gra nie będzie zawierała mikropłatności, tak więc tu już macie jakby pewność, że mikropłatności nie będzie. Dobra, teraz trzeba uważać, bo ten będzie uderzał w gonga.
a jak wiemy, to nas może skrzywdzić. I teraz lecimy do przodu, olewając typa. Lecimy do przodu, nie śpimy. Dokładnie tak. Ale grafika, level design w ogóle całej tej gry jest po prostu fenomenalny. Tak samo jak soundtrack, który gra w tym poziomie. Szczerze powiedziawszy, na chwilę obecną, jak ja sobie tak słuchałem soundtracku z Crash'a 4, to nie mam żadnego takiego nieulubionego. Na razie są takie moje same ulubione soundtracki, co jest oczywiście fajną sprawą.